Siemanko, witam. Jak widać, dłubie przymaździe nad szybą połatane, z grubsza przeszlifowane, popsikane epoksydem w śpraju, z tego względu, że dziś jest piątek i ostatni dzień dłubie przymaździe. Od poniedziałku wchodzi drugie auto, bo tak jak zawsze mówię, że robię po 2 tygodnie. I teraz, żeby mi to wszystko, co porobiłem, żeby nie pordzewiało, więc psiknąłem to śprajem, a to i tak wszystko później będzie zdarte, z tego względu, że nie wiem, czy o tym wspominałem, cały ten dach jest do naprawy, bo on sobie gdzieś tam stał i dzieciaki po nim polatały, więc to wszystko będę musiał zdzierać, podklepywać, wyklepywać. No a teraz wziąłem się za dorobienie tego dolnego podszybia. Dolne podszybie w uzgodnieniu z właścicielem będzie robione tylko te kształty, bez tych przetłoczek. One są pod szybą. Są niewidoczne, są nieistotne. Więc stwierdziliśmy z właścicielem, że tego nie będziemy robić. Odbudowuję najpierw odtąd. Dotąd, bo tutaj później jest osobny elemencik, który jest tutaj do tego miejsca. No i jak tutaj to otworzę, poodwiercam, no to będę odbudowywał też ten dół i z drugiej strony też tak samo ten dół, bo boki i góra już jest po reanimacji. No a teraz, jak widać, zacząłem dorabiać tą reparaturkę podszybia. Docelowo musi mieć taki kształt, coś takiego. Czyli zostało mi jeszcze jedno i drugie gięcie. No i później to jest felc, który musi być przycięty, gdzie przychodzi uszczelka. Tak, tu widać tą kreseczkę, to tak musi być przycięte. Czyli teraz mam do zrobienia to gięcie, no i później jeszcze jedno gięcie. I podszybie będzie gotowe. Środkowy element podszybia będzie gotowy. Nie zostanie on już spawany, bo no, nie wyrobię się. Dzisiaj jest piątek. A trochę czasu schodzi nad samym wymierzaniem. Zresztą co ja tam będę tłumaczył, ile czasu schodzi na co. Kto liznął blacharki, ten wie, że to nie jest tak hop, siup. Polacy wypruwają z gniazda mając średnio 28 lat. To później niż Duńczycy czy Szwedzi, ale wcześniej niż Grecy i Włosi. Rekordistami są Chorwaci, a zaraz potem Bułgarzy. Oni wyprowadzają się z domu rodziny. Głównym powodem zamieszkiwania długo z rodzicami jest to, że młodych nie stać na własne mieszkanie. No i dobra. Podszybie mam gotowe. Przelecone papierkiem, żeby tam wszystkie ślady, które żłobiarka zostawiła, żeby to usunąć, żeby tego nie było widać. I tak to sobie wygląda. Teraz ewentualnie jeszcze ten rancik będę musiał delikatnie może go zgiąć w dół, ale to się okaże dopiero jak wytnę to stare podszybie, które tutaj jest. I wtedy będę działał dopiero z tymi narożniczkami. Tak jak napisałem w poście, jak ktoś chętny na szkolenie, jak coś takiego zrobić na żłobiarce, nawet nie na jakichś tam specjalnych kamieniach. Jedynie co, dolna rolka jest płaska, górna jest oryginalna zestawu. Jak ktoś chętny czegoś się nauczyć, zapraszam. Proszę pisać w komentarzach. Dzięki, pozdrawiam.